Gdy brakuje dosłownie kilku ruchów chwytakiem, by ściany były obniżone do bezpiecznego poziomu, dochodzi do awarii. Nie widziałeś Lemiesza od tego? Co? Lemiesza nie widziałeś? Marcin zgubił Lemiesz. To jest jakby końcówka tego chwytaka. To żeby urządzenie się po prostu niszczyło, to ściera się ten Lemiesz. Wymieniliśmy to nie tak dawno, śruby były dokręcane dwa razy, bo się luzowało. W dalszym ciągu coś się z tym dzieje. Lemiesz to element roboczy chwytaka koparki. Zakłada się go na końcówki chwytne, żeby zminimalizować ich eksploatację. Praca bez Lemiesza naraża chwytak na szybsze zużycie i zniszczenie. Nie chcę cię denerwować, ale mamy problem, bo zgubiłem Lemiesz od chwytaka. Normalnie jednego nie ma, nie wiem, czy go obcięło, jak tę tregrę tutaj wyrywałem, czy coś, nie wiem. To trzeba szukać teraz, tak? Jarek nie chce pozwolić sobie na pracę bez Lemiesza. Tymczasem rozbiórka już powinna zostać zakończona. Igła w stogu siana. Nie wiem, to jest szukanie igły w stogu siana. A kiedy ci to spadło? Nie wiem, no przecież przed rozpoczęciem miałem, a teraz patrzę, wyleciało. Te tregry, jak wyciągałem, wydaje mi się, że przy tym musiało to coś uciąć. No ale teraz to nie znajdziemy tego. To musiałby być przypadek, żeby to się znalazło. Szef jednak nie rezygnuje i stawia na sprawdzoną motywację. Norbert, jak znajdziesz Lemiesz, daję ci stówę. Stówę? Co, mało? Dodatkowo. To ja nie zaczynam szukać nawet. Dobra. To Lemiesz mnie w końcu taniej będzie kosztował. Nie tam, to jest nie do znalezienia. To nie jest jakieś czerwone, że będzie widać. Nie ma szans. Bez Lemiesza tak robić nie bardzo. Odpowiednia motywacja to podstawa. Ha! Dawaj stówę, Jarek! Dawaj stówę! Stówę dawaj! O! Dawaj stówę! Nie oddawaj, jak kaszy ci nie da do ręki. Jak powiedziałem, że premia będzie, jak znajdziesz, to od razu znalazłeś. A za stówę, to wiadomo, to ja bym wiedział, gdzie leży.